Warto jednak powiedzieć, że takie... Prace za osobistym wstawiednictwem premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęły się w późnikach w jednej miejscowości. Ich nie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Jest tam jeden z naszych przedstawicieli, który jest obserwatorem w obliczu tej trudnej sytuacji. W moim uznaniu jest to oczywiście, mam nadzieję, że pierwsze takie miejsce z serii, to po pierwsze, no ale nie jest to rzecz, która w takim tempie pozwoli odnaleźć wszystkie miejsca. Przypomnę naszym e, słuchaczom i wszystkim Państwu, że e, w czasie ludobójstwa wołyńskiego z 2,5 tysiąca miejscowości e, na Wołeniu i w Małopolsce Wschodniej, w Galicji Wschodniej, z pół tysiąca miejscowości, w których mieszkali Polacy, 1500 tych miejscowości e, przestało e, istnieć.